Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam was dzisiaj na rozpakowanie słuchawek Level 10M firmy TTE Sports by Tremaltek. Level 10M to jeden z najdroższych, najlepszych słuchawek w ofercie tej firmy. Wraz z Sybarisami, które kosztują jeszcze troszkę więcej, są to topowe modele tego producenta. Za te słuchawki trzeba zapłacić jakieś 500 zł. Jak cena ma się do jakości, dowiemy się w recenzji. Natomiast dzisiaj sobie je rozpakujemy, skupimy się na pierwszych wrażeniach. Tak więc, czego dowiadujemy się z pudełka? Widzimy same słuchawki, nazwę producenta oraz jego logo. Jest oczywiście nazwa słuchawek i takie podstawowe informacje tutaj na dole. Co ciekawe, słuchawki zaprojektowane w Niemczech wraz z projektantami firmy BMW. Po boku kartonika mamy historię powstania tych słuchawek, jak to się zaczęło, jak doszło do ich powstania, kto współpracował przy tworzeniu. Jeśli chcecie, możecie ją sobie przeczytać na stronie producenta, jeśli was ciekawi. Po drugiej stronie sam taki opis konceptu tych słuchawek, jakie one miały być. Przy okazji dowiadujemy się, że ich waga to poniżej 300 gram. Są to naprawdę duże słuchawki. Dokładnie sobie jeszcze zważymy do recenzji. Z tyłu też taki rysuneczek i też te podstawowe cechy. Nie mamy co prawda specyfikacji technicznych, być może będą w środku. Teraz rozpakujmy sobie ten kartonik. Ok, widzimy kartonik wewnętrzny. Mamy tutaj otwarcie i proszę bardzo. Już widać słuchawki Level 10M. Tu mamy jeszcze jakiś zasobniczek, pewnie to będą jakieś akcesoria. Już sobie do niego zaglądamy. Dobrze. Tu jest otwarcie. I cóż tutaj dobrego jest, moi drodzy. No zobaczcie, kabelki, które są bardzo ciekawe. Od razu można je rozpakować i obejrzeć. Ok, tu mamy chyba kabelek taki do smartfona, bez dodatkowego pilota. Ta część prawdopodobnie wchodzi do samych słuchawek. Tu mamy oczywiście mini jacka 3,5 mm, pozłacana wtyczka i jest to wtyk czteropinowy. Patrzymy dalej. Mamy zdecydowanie dłuższy kabelek i pilotem. Zauważcie, jeden jak i drugi kabelek są w bardzo fajnym oplocie, są bardzo elastyczne, bardzo fajnie zrobione. Tu już mamy zwykłe mini jacki do słuchawek do mikrofonu, bardzo fajnie oznaczone, fajne wtyczki, fajny design. I z drugiej strony wtyczka do słuchawek. Oczywiście słynny paseczek do porządkowania nadmiaru kabla. Chyba jest tutaj go około 2 metrów, to sobie jeszcze sprawdzimy do recenzji i zobaczcie. Tutaj to jeszcze chyba jest plastik, natomiast ładnie to jest wykonane. TTE Sports by Tremaltek. I taki pstryczek do wyłączenia mikrofonu. Znaczek TTE i regulacja głośności w postaci pokrętła, które jest fajne, bo jest duże i dość sporo wystaje, tak więc bez problemu można je namierzyć i obsługiwać. To by było na tyle, jeśli chodzi o te akcesoria. Tu też chyba widzę, że jest mikrofon. Już sobie go oglądamy. Ok, mikrofon jest na stałe przypięty do tych słuchawek. No i moi drodzy, oto same Level 10M. Od razu zdejmiemy zabezpieczenie z mikrofonu, żeby go zobaczyć. Proszę bardzo, mikrofon jest składany. Błyszczący plastik. O, moi drodzy, tak to wygląda. Natomiast same słuchawki, przyjrzymy się im po kolei. Wydają się naprawdę bardzo fajne. Czuję, że trzymam w ręku po prostu kawał solidnego sprzętu. Nie jest to żadna tandeta, żaden tani plastik. Poczynając od kątu głównego, mamy taki gumowany plastik. Warstwa, która jest odporna na ścieranie. Logo TTE Sports by Tremaltek. Bardzo fajne. No i ten pałąk jest taki dość szeroki. Od spodu mamy już fajną, grubą poduchę. Obszytą świetnym materiałem w dotyku. To jest po prostu rewelacyjne już od pierwszych chwil. Tutaj, moi drodzy, mamy prowadnicę, co prawda plastikową z elementami gumowymi i nie wygląda na za grubą. Natomiast wydaje mi się, że wytrzymałość tego wszystkiego mimo wszystko będzie wysoka.
rozregulować możemy je bardzo, bardzo mocno, więc dopasują się bez problemu do każdego gracza, a w swojej minimalnej pozycji wyglądają tak. To są oczywiście elementy regulacji, oznaczenie prawa, lewa i zobaczcie, same te słuchawki, mamy tutaj aluminiowe elementy, mamy też wszędzie taki gumowany plastik zabezpieczony i przede wszystkim jest bardzo mało błyszczących elementów, dlatego słuchawki nie będą się za bardzo brudziły i powinny bardzo długo świetnie wyglądać. Mamy też takie czerwone wstawki, bardzo fajnie kontrastujące. I zobaczcie, tutaj mamy w słuchawkach wejście na to mini USB. I moi drodzy, dlaczego jest w obu słuchawkach? Tego co kiedyś czytałem, wydaje mi się, że po prostu mamy taką swobodę wyboru, z której słuchawki chcemy, z której wychodzi nasz kabelek. Po prostu pełna swoboda. Chyba o to chodzi. No i moi drodzy, jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna rzecz, czyli same nauszniki. Zobaczcie, przestrzenie są ogromne, bez problemu zakryją każde ucho, pokryte najwyższej jakości skórą. W środku jest gąbeczka, która pod najmniejszym dotykiem się ugina. Gąbki jest całkiem dużo i prawdopodobnie jest to memory foam, czyli tego typu gąbka, która nigdy nam się nie ubije, zawsze po użytkowaniu powróci do swojej wyjściowej objętości, czyli po prostu słuchawki na lata. Przynajmniej w teorii. Sprawdzimy to oczywiście w testach i za jakiś czas podzielę się z Wami moimi wrażeniami. Oczywiście też tymi, jak te słuchawki grają, jak nagrywa ich mikrofon, czy nadają się do gier, czy nadają się do słuchania muzyki, może do tego i tego. Za tą cenę powinny mieć już solidne przetworniki. Tak więc to wszystko w pełnej recenzji. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego filmu i pozdrawiam Was. Cześć. I moi drodzy, powiem spontan. Film się skończył, a tu takie powiedzmy wycięte sceny. Podniosłem sobie jeszcze to wnętrze opakowania i okazało się, że mam w zestawie jeszcze coś bardzo fajnego, bardzo interesującego, o czym na pewno warto wspomnieć, warto to pokazać. Za taką cenę na pewno ucieszy każdego posiadacza. Zobaczcie, bardzo fajny, solidnie wykonany taki worek do przenoszenia słuchawek z logo TT Sport by Thermaltake, z takim ściągaczem i z czerwonym sznurkiem. W środku czerwony. Przegródka na akcesoria, na kabelek, po prostu profesjonalny woreczek do przenoszenia. Ok, i w tym momencie to już naprawdę wszystko. Dzięki Wam jeszcze raz, pozdrawiam.